Parę dni temu, na skutek pewnych przemyśleń i refleksji, nasunęło mi się pytanie, a mianowicie, czy Mojżesz i płyty winylowe mogą mieć jakiś pierwiastek wspólny? No ale dlaczego akurat Mojżesz? Bo taki właśnie przydomek niedawno otrzymałem, zapewne ze względu na pewne atrybuty, które obecnie posiadam. Jak podają źródła, ów Mojżesz stanął na szczycie pewnej góry, a w dłoniach trzymał dwie płyty, co prawda kamienne, nie winylowe, i nie z muzyką, a z pewnym przesłaniem, wskazówkami, jak żyć. Moi drodzy, powoli dochodzimy do zasadniczego tematu mojego kanału, a mianowicie do rozważań związanych z płytami winylowymi i gramofonami. Bynajmniej nie zamierzam głosić żadnych prawd objawionych, ani odwoływać się do wiary czy religii. Niemniej, wkraczając w świat czarnego krążka i igły, oprócz takich spraw oczywistych, technicznych, nie sposób pominąć treści nieco mniej namacalne, bardziej metafizyczne, a być może nawet i mistyczne. Niewątpliwie wyznawcy Rowka doskonale wiedzą, o czym mówię. Bo przecież gramofon i płyta winylowa to pewien stan umysłu, a obcowanie z takimi dobrami, doświadczanie ich, no, nabiera wręcz cech religijnych. Dlatego, moi drodzy, chcąc nie chcąc, i taki pierwiastek musi się pojawić podczas moich winylowych wynurzeń, a z racji tego, że są to stany oczekujące pewnej higieny, nie tylko osobistej, pozwolę sobie teraz bezceremonialnie pozbyć się tego przybytku uosabiającego pewną życiową mądrość, a was, drodzy widzowie, zapraszam do kolejnej odsłony, która ukaże się już niebawem. Tępe te nożyczki.